Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy, diagności laboratoryjni. Wykonywany przez nas zawód jest zawodem zaufania publicznego. W myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych jesteśmy zobowiązani uczestniczyć w kursach i szkoleniach, by ciągle podnosić swoje kwalifikacje, uzupełniać wiedzę. W ciągu 5 lat musimy uzyskać 100 punktów edukacyjnych, by nie stracić prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Na początku mojej kariery zawodowej te 100 punktów wydawało mi się bardzo dużo. Nie bardzo też wiedziałam, gdzie zacząć poszukiwanie konferencji, szkoleń i kursów. Pragnę podzielić się z tą wiedzą z uwagi na dwie rzeczy. Do przeprowadzenia kursów i szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych uprawnione są tylko podmioty wskazane w wyżej wymienionym rozporządzeniu i jest ich niewiele. Diagnostów laboratoryjnych natomiast jest bardzo dużo. Aktualnie wpis na listę diagnostów posiada 16 179 osób. W poszukiwaniu szkoleń warto zacząć od strony Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Zakładka Edukacja. Warto zwrócić uwagę, ile kosztuje szkolenie, ile za udział w nim otrzymamy punktów edukacyjnych oraz czy są jeszcze wolne miejsca. A miejsca niestety wyczerpują się bardzo szybko. Zgłoszenia dokonuje się najczęściej mailowo. Drugą podobną stroną jest Medical Update. Na stronie głównej wyświetlają się dostępne szkolenia realizowane przez firmę Medical Update. Znajdziemy tam skrót najważniejszych informacji, jak nazwa szkolenia, informacje, kiedy się odbędzie i gdzie, oraz ilość przyznanych punktów edukacyjnych za wzięcie udziału w szkoleniu. Warto zwrócić uwagę na czasem pojawiające się komunikaty dotyczące zmiany terminu szkolenia. Zapisy odbywają się poprzez stronę Medical Update. Zachęcam do odwiedzenia również bloga odiagnostyce.pl. Tam również znajdują się cenne informacje dotyczące szkoleń i kursów dla diagnostów laboratoryjnych. Ale nie tylko. Na blogu można odszukać mnóstwo przydatnych informacji z zakresu różnych działów diagnostyki laboratoryjnej. Nie można zapomnieć o stronie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. PTDL zostało założone w 1964 roku z przekształcenia Sekcji Analityki Lekarskiej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. PTDL działa w 18 dużych miastach. Po wybraniu interesującego nas miasta możemy na stronie śledzić bieżące wydarzenia i wybierać interesujące nas kursy. Wstęp na posiedzenia naukowo-szkoleniowe jest bezpłatny, ale żeby dostać certyfikat, należy być członkiem towarzystwa. Wiele uniwersytetów medycznych organizuje konferencje dla diagnostów laboratoryjnych. Warto wcześniej upewnić się, czy za udział w nich będą nam przyznane punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Do takich uniwersytetów należy chociażby Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, w którym na auli wykładowej odbywa się dwa razy do roku konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Ostatnia strona, jaką chciałabym przedstawić, to Akademia Euroimmu. Jest to platforma e-learningowa, do której bardzo zachęcam. Kursy są ciekawe i merytoryczne, realizowane bez wychodzenia z domu, w dowolnym czasie, kiedy mamy na to ochotę. Bo takie są zalety kursów online, których niestety jak na lekarstwo. Kursy kończą się testem. W zależności od wybranego kursu uzyskujemy punkty edukacyjne oraz imienny certyfikat drogą pocztową. Na pewno znacie jeszcze wiele ciekawych i przydatnych stron zawierających informacje dotyczące konferencji i szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych. Piszcie w komentarzach o nadchodzących wydarzeniach, dzielcie się informacjami, abyśmy wszyscy mieli dostęp, a przede wszystkim wybór.